Dzień dobry, witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarze organizowanym przez Polską Federację Szpitali, którego tematyka dotyczy klinicznych systemów wsparcia personelu medycznego na oddziałach intensywnej opieki medycznej, a także na bloku operacyjnym. Ja się nazywam Urszula Szybowicz i reprezentuję w dniu dzisiejszym Polską Federację Szpitali, a webinar współorganizujemy z naszymi członkami wspierającymi. Witam bardzo serdecznie panią Izabelę Kawkę z firmy Maxto, pana Andrzeja Drabika z firmy Biomeditech, pana Grzegorza Kupczuka z firmy Mindray oraz pana Tomasza Frączka z firmy Ascom. Dzień dobry. Na wstępie chciałabym bardzo przeprosić w imieniu profesora Federowskiego, że dzisiaj niestety nie może być z nami obecny, ale aktualnie schodzi z dyżuru w Stanach Zjednoczonych właśnie z intensywnej opieki medycznej. Dzisiaj w nocy miał 4 pacjentów covidowych w bardzo złym stanie, wręcz krytycznym. Wszyscy to oczywiście przeciwnicy szczepień, więc sytuacja w Stanach wygląda coraz gorzej. Niemniej jednak mam kilka słów od profesora, które prosił, żebym Państwu przedstawiła jako wstęp do dzisiejszego spotkania a propos koordynowanej ochrony zdrowia i tego, jak właśnie w Stanach są wykorzystywane kliniczne systemy wsparcia oddziałów intensywnej opieki medycznej. Ogólnie koordynowana ochrona zdrowia oznacza zorganizowane działania uczestników systemu mające na celu osiąganie wysokiej efektywności kosztowej świadczeń, wysokiej jakości opieki medycznej oraz ciągłości obsługi pacjenta. Według Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia właśnie koordynowana ochrona zdrowia powinna być kompleksowa oraz zintegrowana, organizacyjnie kontrolowana, dynamicznie reagująca na potrzeby uczestników, nowoczesna i wysokiej jakości, wartościowa i efektywna, nawiązująca do rozwiązań sprawdzonych na świecie. W naszym kraju dopiero zaczynamy wprowadzać te zasady koordynowanej ochrony zdrowia, czyli Managed Care Medicine, która została na dobre wprowadzona w Stanach Zjednoczonych tak naprawdę już w połowie lat 80. ubiegłego wieku. Istotą koordynowanej ochrony zdrowia jest kontrola kosztowej i efektywności na wszystkich etapach procesu leczniczego. Odbywa się to przede wszystkim pod nadzorem płatnika, który w modelu opieki koordynowanej albo jest w jednej korporacji, albo ściśle współpracuje ze zorganizowaną grupą świadczeniodawców, czy to jest szpital, czy ambulatoryjna opieka specjalistyczna, czy opieka podstawowa. Zadaniem świadczeniodawców jest dostarczenie pacjentowi tej kompleksowej usługi zgodnie z evidence-based medicine oraz zgodnie z uprzednio uzgodnionymi podlegającymi stałemu uaktualnianiu schematami postępowania. Funkcjonowanie oddziałów intensywnej terapii na całym świecie jest rosnącym wyzwaniem dla szpitali ze względu na zwiększające się obłożenie, koszty oraz trudności z zapewnieniem odpowiedniego personelu. Zapotrzebowanie na wolne łóżka na oddziałach intensywnej terapii rośnie z roku na rok. Jednocześnie rosną także koszty utrzymania tychże oddziałów, mogą stanowić nawet 20% budżetu szpitalnego oraz rośnie też obciążenie profesjonalistów medycznych. Z problemem tym zderzyły się placówki, z którymi współpracuje profesor, w których liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii przerasta w tempie około 3,5 tysiąca osób rocznie, pomijając zawirowania związane z pandemią koronawirusa. I tutaj, jeżeli chodzi o problem, jaki został zidentyfikowany przez kierowników placówek, to szpitale tworzą jeden z najważniejszych lokalnych centrów urazowych, obsługujących bardzo dużą ilość pacjentów. W 3 OIT jest 60 łóżek ogólnych, 60 łóżek chirurgii klatki piersiowej i 8 łóżek pediatrycznych. Nie są to może liczby dużo większe niż w Polsce, niemniej jednak tam ten system opieki szpitalnej też wygląda inaczej i tam faktycznie szpital jest ostatnim stopniem referencyjności, do którego pacjent trafia. Na OIT lekarze często muszą podejmować trudne decyzje w oparciu o niepełne informacje o pacjencie. Problemem właśnie były te rozproszone dane medyczne o pacjencie i procedurach terapeutycznych oraz niepowiązane ze sobą systemy szpitalne. W efekcie mogło to uniemożliwić pracownikom oddziałów intensywnej terapii osiąganie pożądanych wyników klinicznych czy operacyjnych. Rosnąca liczba pacjentów oznaczała nie tylko konieczność organizacji tej opieki zdrowotnej, ale rodziła również szereg obowiązków dokumentacyjnych, między innymi na potrzeby refundacji, co również mamy miejsce oczywiście w Polsce. Tworzenie takiej dokumentacji w postaci papierowej było czasochłonne, oczywiście nadal wiemy przez polskie doświadczenia, że jest, powodowało niejednokrotnie trudności z właściwym odczytaniem informacji, a także potęgowało ryzyko pomyłki przy wprowadzeniu danych lub wręcz ich zagubienia.
Cyfryzacja oddziałów intensywnej terapii miała przynieść poprawę stopnia wykorzystania łóżek zamiast prostego zwiększania ich liczby. Odpowiedzią na te potrzeby okazało się wdrożenie systemu informatycznego, właśnie klinicznego systemu, który nie tylko wspiera tworzenie dokumentacji, ale wspomaga decyzje terapeutyczne. W tym przypadku wykorzystano system kliniczny i zaprojektowano go, aby był łatwy i efektywny do planowania, do dokumentacji i podglądu w przypadku w środowisku intensywnej terapii, na bloku operacyjnym oraz w trakcie opieki pooperacyjnej. Rozwiązanie zapewniło automatyczne zbieranie danych z urządzeń medycznych i szpitalnych systemów informacyjnych. Łączenie tych danych z wielu źródeł, w tym ręcznych wpisów danych, zapewniało spójny, dokładny i kompletny rejestr opieki z możliwością poddania analizie wszelkich danych na temat pacjenta. Projekt okazał się ogromnym sukcesem i przyniósł zyski zarówno z punktu widzenia prowadzenia działalności biznesowej jednostek medycznych, jak także z jakości świadczonej opieki zdrowotnej. Udało się skrócić czas pobytu pacjenta na oddziale o prawie 20%, a także zwiększyć liczbę wypisów o 23%, co równa się skróceniu czasu powrotu pacjentów do zdrowia. Poprawiło także całość wprowadzenia tej innowacji, koordynację pracy całego szpitala, a także zespołów klinicznych działających w szpitalu. Efektem wdrożenia systemu informatycznego w szpitalach było również przyznanie lepszej oceny przez Komisję do Spraw Jakości Opieki zdrowotnej, badającej w tych szpitalach między innymi bezpieczeństwo, skuteczność i jakość zarządzania placówką. Tutaj jedna z pielęgniarek, z którą też profesor współpracuje, przekazała, że podczas pierwszej wizyty, kiedy komisja przyszła przed wdrożeniem systemów, to komisja zauważyła, że OIT wymagał ogromnego wprowadzenia znacznych usprawnień. Teraz zapewniają doskonałą jakość świadczeń. To świetny wynik, który udało się osiągnąć dzięki wytężonej pracy całego zespołu, ale nie udałoby się bez wprowadzenia sprawnego systemu. Więc czy takie rozwiązanie jest w ogóle możliwe do wdrożenia w Polsce? Jaką mamy w Polsce sytuację na naszym rodzimym rynku? I o tym właśnie dzisiaj porozmawiamy z naszymi prelegentami i proszę naszego pierwszego prelegenta o zabranie głosu. Przełączam prezentację. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Nazywam się Tomasz Drabik, reprezentuję firmę Biomeditech. Pracuję w firmie Biomeditech wiele lat, aktualnie na stanowisku Business Unit Managera. Proszę Państwa, nieprzypadkowo zaczynamy naszą dyskusję, nasze dzisiejsze spotkanie od rozmowy o sprzęcie. Tak naprawdę będziemy rozmawiali o szerokim aspekcie systemów klinicznych, natomiast postanowiliśmy po kolei przedstawić Państwu pewien schemat, który następuje w momencie i zakupu, i ewentualnie, który występuje w momencie, gdy decydujemy się na system integracji. I tutaj jakby zaczniemy od sprzętu. Dlaczego? Postawię taką troszeczkę kontrowersyjną teorię czy tezę, z którą często się spotykamy, gdy rozmawiamy o sprzęcie. To znaczy, bardzo często słyszymy od Państwa w szpitalach, że dobór sprzętu, czy wybór sprzętu, czy konstruowanie sprzętu na obszarach intensywnej terapii, czy to bloków operacyjnych, jest szalenie trudne i generalnie niemożliwe do realizacji w takim stopniu, jak to jest przedstawiane na folderach. To znaczy, bardzo często lekarze czy osoby zarządzające szpitalami wskazują nam, że to jest tylko i wyłącznie teoria, że w rzeczywistości to, co pięknie wygląda na broszurach firmowych, to, co pięknie wygląda na filmach i ten sprzęt, który w teorii, w danych i w swoich specyfikacjach świetnie będzie się sprawdzał, może w rzeczywistości okazać się, że nie jest możliwe zrealizowanie takiego projektu. Natomiast ja bym chciał od razu tą tezę tutaj na początku obalić, odrzucić. Generalnie jest to możliwe. Tutaj dla przykładu to, co widzicie Państwo na tym pierwszym slajdzie, u góry to są rzeczywiście takie piękne firmowe broszury pochodzące od jednego z producentów. Natomiast te trzy zdjęcia, które widzimy na dole, to jest prawdziwy, rzeczywisty oddział. W tym przypadku są to zdjęcia pochodzące z oddziału intensywnej terapii Szpitala Miejskiego w Toruniu, który był konstruowany rzeczywiście i wyposażany rok temu. I proszę zwrócić uwagę, gdybyśmy się pobawili w taką zabawę
którą czasem nasze dzieci praktykują, to znaczy znajdź 10 różnic pomiędzy tymi obrazkami, no, mielibyśmy chyba problem. Rzeczywiście mielibyśmy problem, czy rzeczywiście dałoby się znaleźć takie różnice. Co to oznacza? Tak, proszę Państwa, da się skonstruować oddział według najnowszych wytycznych, rzeczywiście w bardzo dobry sposób. Żeby przejść tak naprawdę do szczegółów, bo możemy oczywiście sobie powiedzieć, że okej, wszystko będzie możliwe do zrealizowania, gdy konstruujemy nowy oddział. I wtedy rzeczywiście myślimy o tym sprzęcie, wtedy mamy większe pole manewru. Oczywiście, postanowiłem jakby przeanalizować dwa warianty. Jeżeli wybieramy sprzęt, oczywiście możemy mieć do czynienia z nową inwestycją. Tak, to jest ten wariant pierwszy, to jest niejako sytuacja optymalna. I co wtedy? Jeżeli mamy sytuację optymalną, że konstruujemy nowy oddział, to wbrew pozorom tego sprzętu, który współpracuje potem z klinicznymi systemami wsparcia, nie jest zbyt wiele. Bo na pewno nie jest to łóżko, na pewno nie jest to kolumna, czyli mamy wiele urządzeń, które w dużej mierze nie są powiązane z elektronizacją. Najważniejszymi urządzeniami tak naprawdę na intensywnej terapii będą kardiomonitor, respirator. To są takie klucze do tego, jak będzie funkcjonował dalej system, ewentualnie pompy infuzyjne. Czyli tych urządzeń, które zakupujemy, które musimy wziąć pod uwagę pod kątem systemów informatycznych, no nie jest tak naprawdę zbyt wiele. No i co dalej? Mamy pewne możliwości przy tej sytuacji optymalnej, gdy zakupujemy sprzęt, które od razu pochodzą od dostawcy sprzętu. To jest duży plus, ponieważ w tej chwili aparatura medyczna no jest również aparaturą elektroniczną. Różnego rodzaju systemy, które są od razu niejako zawarte w tej aparaturze medycznej, one troszeczkę wyprzedzają to, co było rzeczywiście jakieś 5 czy 10 lat temu. I tutaj od razu w tym aspekcie możemy zyskać, kupując nowy sprzęt, pewne możliwości, które od razu pochodzą od dostawcy danego sprzętu. Dalej, rzecz w zasadzie konieczna, nieodzowna, pamiętajmy o tym, jeżeli zakupujemy sprzęt, jeżeli mamy taką możliwość, że konstruujemy nowy oddział, to jest magiczne słowo HL7. To słowo HL7, ono się będzie pojawiało też w kolejnych prezentacjach, które będziemy Państwu dzisiaj przedstawiać. To jest niejako język, którymi te urządzenia się w tej chwili porozumiewają. W zasadzie mógłbym powiedzieć, że w tej chwili nie wolno nam, dokonując nowej inwestycji, zakupować urządzenia, które tej komunikacji HL7 by nie posiadały, ponieważ to jest pewnego rodzaju klucz do tego, co dalej z sygnałem, który płynie z tej aparatury medycznej, możemy zrobić. Najczęściej, jako ciekawostka, powiem, że takim urządzeniem, które jest kluczowe do wyposażenia intensywnej terapii, jest w tym przypadku obecnie kardiomonitor. On jest niejako łącznikiem danych, to znaczy kardiomonitor łączy nam pompy, łączy nam respirator, łączy nam ewentualnie inne urządzenia. Stąd decydując się na zakup kardiomonitorów na intensywną terapię, czy to na blok operacyjny, zdecydowanie powinniśmy zwracać uwagę na to, jakie możliwości integracyjne taki kardiomonitor posiada, bo to on się okaże tak naprawdę w przyszłości bardzo często kluczem do całego systemu i takim łącznikiem danych. No i ostatnia rzecz przy nowej inwestycji to jest też pewne narzędzia, które zyskujemy od razu zakupując sprzęt, które możemy zyskać. To są wbudowane narzędzia wsparcia klinicznego, które część producentów w tej chwili uruchomiło w postaci dodatkowego oprogramowania w swoich urządzeniach. Jest to też duża zaleta, bo niejako korzystamy od razu zakupując aparaturę z pewnych narzędzi wsparcia klinicznego. I tutaj jakby dostajemy to oprogramowanie, które nam pomoże, natomiast dostajemy je od razu w postaci wbudowanej w dane urządzenie. I jest to też na pewno ogromny plus. Drugi wariant, bo rzeczywiście nowa inwestycja jest czymś, no, z czym mamy do czynienia, na pewno nie tak często jak z wariantem drugim, to znaczy z istniejącym oddziałem. No właśnie, tu się od razu nasuwa pytanie, czy jeżeli mamy istniejący oddział,
gdzie mamy tego sprzętu dużo, ten sprzęt istnieje, on może być 5-10-letni, no jak Państwo wiecie, żywotność sprzętu u nas, aparatury medycznej w Polsce i generalnie w Europie szacuje się na około 10 lat, tak są konstruowane przetargi, różnego rodzaju programy, zresztą sama żywotność tego sprzętu bardzo często też przez serwisy określana jest na te 10 lat. No więc co zrobić w przypadku, gdy my te urządzenia mamy, one pochodzą od różnych producentów, one są zróżnicowane wiekowo, no i oddział istnieje. I czy wówczas możemy wdrożyć system wsparcia klinicznego, czy możemy zainstalować, mówiąc kolokwialnie, CIS w takim oddziale? Tak, proszę Państwa. Jak najbardziej możemy zainstalować taki system wsparcia klinicznego. Tutaj duże znaczenie ma też wykorzystanie pewnego rodzaju modułów integracyjnych, typu Benelink czy typu innych modułów, w zależności od producenta takie moduły istnieją, gdzie możemy sobie te urządzenia, choćby one pochodziły od różnych producentów, niejako zespolić, zintegrować. Kolejną bardzo istotną rzeczą jest znalezienie odpowiedniego systemu wsparcia klinicznego, który będzie pochodził od neutralnego dostawcy. Taki neutralny dostawca zapewnia nam porozumienie, mówiąc w cudzysłowie, tych wszystkich urządzeń, połączenie ich ze sobą i zgranie tych danych, które wszystkie te urządzenia generują, do jednego systemu, gdzie dalej tymi danymi będziemy sobie mogli zarządzać. I owszem, czy będziemy mogli to zrobić zawsze i wszędzie, w każdej jednostce, w każdym szpitalu? No nie dobrze. Oczywiście zostanie pewna grupa sprzętu, która będzie najstarsza najczęściej, która po prostu nie będzie fizycznie posiadała możliwości przesyłu danych. Choćby to było najprostsze złącze, tak zwane 232 szeregowe, to już to powinno wystarczyć, żeby takie dane umożliwić przesyłać do systemu. Natomiast może się na pewno tak zdarzyć, że takie urządzenie no w ogóle nie będzie wyposażone w tego typu złącza, no wtedy nie pozostaje nic innego, jak wymienić daną grupę tych urządzeń, które po prostu takiej możliwości nie mają. Natomiast de facto korzyści, które uzyskamy dzięki połączeniu tych wszystkich urządzeń, dzięki zintegrowaniu i zapewnieniu i wdrożeniu odpowiedniego CIS-a, one będą tak naprawdę nawet zdecydowanie większe niż w przypadku nowej inwestycji. Ponieważ aktualnie będziemy mieli sytuację, gdzie te dane są porozrzucane po różnego rodzaju urządzeniach, najczęściej nie mamy centrali, która by nam to wszystko zbierała, natomiast wtedy no, będzie widać zdecydowanie tą różnicę. Tutaj naprawdę po wdrożeniu takiego CIS-a komfort pracy i jakby to bezpieczeństwo i nadzór nad pacjentem, no to będzie, można powiedzieć, inny świat. I tutaj rzeczywiście w tego typu sytuacjach możemy jak najbardziej pomagać tym oddziałom, które rzeczywiście posiadają różny i inny sprzęt. Chciałbym jeszcze poruszyć niejako pewne wyobrażenie, które wydaje mi się, że istnieje, jeżeli mówimy o systemach informatycznych w szpitalach, czy to o stacjach centralnego nadzoru, czy o stacjach, gdzie widzimy dane pochodzące właśnie ze zintegrowanych systemów wsparcia klinicznego. To, co widzicie tutaj Państwo na środku, to jest taka klasyczna centrala, no nazwijmy to dwoma ekranami komputerowymi, klawiaturą i myszą, które w naszej głowie, w naszym wyobrażeniu czy w wyobrażeniu szpitali, często naszych rozmówców, istnieje. Ono rzeczywiście istnieje, jest najbardziej popularne, jeżeli mówimy o pewnym obrazowaniu zintegrowanych danych. Natomiast chciałbym też Państwu powiedzieć, że w tej chwili możliwości, które dają nam systemy zintegrowane i możliwości wizualizacji tych danych, no są wręcz nieograniczone. One wychodzą troszeczkę naprzeciw potrzebom szpitali i potrzebom, powiedziałbym, lokalizacyjnym, to znaczy oddziałom, które są skonstruowane w różny sposób i w różny sposób funkcjonują. Do czego zmierzam? Wszystkie systemy, które w tej chwili są systemami typowo informatycznymi, możemy przeglądać dane, które są w nich zawarte, w różny sposób. To znaczy gabinety lekarskie, gabinety
pielęgniarek, czy wręcz korytarze, powierzchnie, które nie są przeznaczone typowo do pracy z komputerem, otrzymują telewizory, otrzymują wyświetlacze, gdzie pewien rodzaj danych, pewne stacje podglądowe możemy zainstalować, możemy tutaj widzieć dane, które spływają nam z oddziałów. Przede wszystkim coś, co wydaje się wręcz oczywiste w domowych warunkach, czyli rozwiązania mobilne. To nie jest w tej chwili żaden problem, żeby dane z oddziału, dane pacjenta przesłać na telefon komórkowy, czy wręcz zwykły telefon komórkowy, czy ewentualnie specjalne dedykowane narzędzie, tak jak tutaj Państwo widzicie, i mieć bezpośredni dostęp 24 godziny na dobę z dowolnego w zasadzie miejsca na telefonie komórkowym. Stacje robocze, które możemy umieścić na oddziałach przy łóżku pacjenta. To są ekrany dotykowe, gdzie pewne procedury, które wykonujemy na bieżąco przy pacjencie, możemy od razu potwierdzać, możemy wpisywać do systemu. Czyli tutaj unikamy, mówiąc wprost, takiego biegania pomiędzy oddziałem a komputerem, gdzie coś musimy wpisać. Możemy to wszystko zrobić przy pacjencie, możemy to potwierdzić i mamy ułatwione zadanie. Skoro to są dane informatyczne, to szanowni Państwo, no też zwykły komputer, czyli zwykły komputer, który możemy podłączyć czy przewodowo, czy bezprzewodowo, dowolny komputer, który może się znaleźć na oddziale i te dane możemy przeglądać, czyli unikamy tutaj sytuacji, że mamy do czynienia tylko i wyłącznie z komputerem. Na koniec chciałbym Państwu powiedzieć w swojej części, że zachęcam przy doborze sprzętu, abyśmy coraz częściej myśleli też o aspekcie informatycznym, czyli o pewnej konieczności integracji tego sprzętu w przyszłości. Oczywiście parametry kliniczne są bardzo ważne, natomiast też obserwujemy taki trend do przesadnego opisywania w przetargach i w różnego rodzaju postępowaniach zakupowych parametrów klinicznych, które w dłuższej perspektywie powodują pewną walkę producentów na specyfikację. Natomiast pamiętajmy w tej chwili, że kupując dzisiaj w 2021 roku sprzęt, musimy też już opisać, musimy pójść krok dalej, aby ten sprzęt, aby ta aparatura, którą kupujemy w tej chwili na okres 10 lat, ona była rzeczywiście przystosowana informatycznie do tego, co w przyszłości z tym sygnałem, z tej aparatury zrobimy. O szczegółach takich połączeń powie już mój następca. Przekazuję głos. Dzień dobry, ja nazywam się Grzegorz Kupczuk, jestem pracownikiem firmy Mindray Medical Poland. W firmie zajmuję się tematami IT, wszelkiej maści w ogóle IT, czyli taką informatyką medyczną, począwszy od instalacji rozwiązań poprzez integrację różnych urządzeń. Przy okazji bardzo dziękuję Polskiej Federacji Szpitali za zaproszenie. Przechodząc do mojej prezentacji, szanowni Państwo, po lewej stronie widzimy diagram. Ten diagram obrazuje nam obieg informacji, jaki chcielibyśmy uzyskać w obrębie naszego jakiegoś rozwiązania. My tego typu diagramy oczywiście budujemy dla naszych klientów, do końcowych rozwiązań, one są o wiele bardziej rozbudowane niż to, co Państwo teraz widzicie, natomiast to jest taki dobry podgląd tego, jak komunikacja powinna wyglądać pomiędzy urządzeniami, potem stacjami lekarskimi i końcowymi systemami informatycznymi. I jak Państwo widzicie na ekranie, mamy wyszczególnione tak naprawdę trzy warstwy rozwiązań, w obszarze których chcielibyśmy te dane przesyłać i współdzielić. Od dołu jest to warstwa urządzeń. My ją nazywamy warstwą urządzeń diagnostycznych i medycznych. I tutaj oczywiście rozmawiamy dzisiaj o oddziale intensywnej terapii, bloku operacyjnym, natomiast oczywiście ta warstwa i ten cały diagram jest dosyć komplementarny do innych oddziałów, także na przykład oddziału radiologii czy kardiologii. I tutaj, jeżeli chodzi o tą dolną warstwę, mamy tutaj wszelkiego rodzaju urządzenia, które bezpośrednio czy pośrednio, czy leczą pacjenta, czy są do niego podłączone, czy zbierają jakieś informacje. Drugą warstwą stanowią tak zwane stacje robocze. To są wszelkiego rodzaju komputery, tablety, laptopy, czy inne urządzenia, na których jesteśmy w stanie podglądać te dane wygenerowane z aparatów lub tworzyć już jakąś na tym etapie dokumentację.
I ostatnią warstwą są oczywiście systemy medyczne, szpitalne. To są systemy informatyczne. Na pewno Państwo znają i posiadają takie systemy w swoich placówkach. Najczęściej są to systemy typu HIS albo LIS. Naturalnie obecnie jest dosyć duże zapotrzebowanie tak naprawdę na systemy kliniczne i stąd też jest nasze dzisiejsze wystąpienie, dlatego że jeszcze ta warstwa kliniczna nie jest tak dobrze rozpoznana i tak naprawdę rozbudowana w Polsce. Natomiast ja tutaj oczywiście zgodzę się z moim przedmówcą Tomkiem Drabikiem, że bardzo ważne jest wybieranie dystrybutorów wszelkiego rodzaju sprzętu, ale również i przede wszystkim systemów informatycznych, które są tak zwane vendor neutral, czyli są niezależne od później producentów innych, które się z takimi systemami będą komunikowały. I oczywiście warto sobie tutaj teraz powiedzieć, jak przesyłane są tak naprawdę te dane. Mamy tak na dobrą sprawę tylko jeden rozpoznawalny i w miarę funkcjonalny standard, czyli HAL-7. HAL-7, tutaj jest warto zauważyć, to jest tak od strony być może technicznej, jest to standard, a nie protokół. A nawet ostatnio jest to zbiór pewnych standardów, które pozwalają nam przesyłać informacje. Sam standard bazuje na czystym tekście. Warto pamiętać, że HAL-7 zostało stworzone w roku 1987, a więc zapewne widzicie Państwo, że w sumie standard pojawił się dużo wcześniej niż ten poziom informatyzacji, który mamy na dzisiaj dostępny czy w szpitalach, czy w naszych domach, czy w ogóle w naszym życiu. I co jest bardzo ważne? Bardzo ważne jest, aby dobierać urządzenia i rozwiązania tak, aby one potrafiły wysyłać nam dane czy parametry za pośrednictwem tego protokołu. Dopiero wtedy jesteśmy tak naprawdę pewni, że te dane mogą zostać przyjęte i w jakiś sposób przedstawione w innych systemach. No i oczywiście, jeżeli chodzi o warstwę drugą czy warstwę trzecią, najczęściej dzisiaj w Polsce, no już większość producentów twierdzi, że taką funkcjonalność, czyli obsługę transmisji w standardzie HAL-7 posiada. Oczywiście problemem może stanowić ta dolna warstwa. Natomiast tutaj warto sobie oczywiście zadać takie pytanie, co z urządzeniami, które nie posiadają komunikacji po HAL-7. Oczywiście takie rozwiązania już istnieją od jakiegoś czasu. Odpowiedzią z naszej strony, czyli z firmy Mindre, jest tak zwany dedykowany moduł Benelink. Ten moduł potrafi nam połączyć do 4 różnych urządzeń. I teraz, jeżeli chodzi o kwestię, jaka jest lista tak naprawdę tych urządzeń i producentów, to my jako producent obecnie mamy listę ponad 100 aparatów, które możemy podłączyć i są to urządzenia różnego rodzaju, począwszy od maszyn anestetycznych, poprzez respiratory, poprzez pompy infuzyjne i tak dalej. Także dokładną listę my posiadamy, jeżeli ktoś jest dokładnie zainteresowany, co na tej liście jest, którzy producenci, które urządzenia, to my oczywiście zapraszamy do kontaktu. Co tu warto jeszcze wspomnieć? Taki moduł jest instalowany potem w kardiomonitorze. Wtedy otrzymujemy taką możliwość i tak naprawdę taką rzeczywistość, w której dane z urządzeń zewnętrznych są przekazywane do monitora, a więc monitor jest w tym przypadku takim agregatorem tych danych i później monitor, oczywiście posiadając jeszcze wewnątrz wbudowane aplikacje, możemy wizualizować te dane, na przykład krzywe pętli oddechowych i tak dalej, natomiast z punktu widzenia systemów wyżej możemy te dane zagregować i wysłać właśnie przez HAL-7. I tutaj oczywiście jest taka dodatkowa informacja, nawet jeżeli urządzenie nie posiada możliwości podłączenia do sieci komputerowej, czy za pośrednictwem przewodu, czy za pośrednictwem sieci bezprzewodowej, komunikacji bezprzewodowej,
to tak naprawdę wystarczy nam tak zwane złącze szeregowe, port RS-232. Najczęściej urządzenia, no duża większość urządzeń posiada taką komunikację. Wtedy wystarczy tylko oczywiście dobrać odpowiednią przejściówkę do naszego modułu i wtedy jesteśmy w stanie te urządzenia zagregować i pobrać z nich dane. I to, co na samym końcu chciałbym jeszcze powiedzieć, bo bardzo często mamy takie pytania, czy można coś wyświetlać w dół, czyli na urządzeniach medycznych. Ja tak od technicznej strony nazywam taką integrację integracją wsteczną. I oczywiście taka integracja wsteczna jest możliwa. Oczywiście, jeżeli są spełnione pewne warunki, jeżeli chodzi o nasz sprzęt, mamy taką możliwość, aby nasze rozwiązania były wyposażone w dedykowany komputer medyczny, który jest częścią integralną naszego rozwiązania, w tym przypadku kardiomonitora. I wtedy na takim kardiomonitorze możemy podłączyć się poprzez sieć szpitalną do innych systemów. I to mogą być przeglądarki zdjęć radiologicznych, czyli przeglądarki PACS-owe, to mogą być podgląd tego, co się dzieje w HIS-ie, czyli na przykład w module rejestracji, ale oczywiście, co jest bardzo istotne, może być to również przeglądarka systemu CIS-owego. Tym lepiej, jeżeli to będzie system zupełnie neutralny od wszelkich innych producentów. I myślę, że to tyle. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, to zapraszam do kontaktu. Będziecie Państwo mieli w materiałach podany kontakt, także zapraszamy, jeżeli będą jakiekolwiek pytania. Dziękuję bardzo. Przejmuję w takim razie głos od Grzegorza. Dziękuję bardzo, Grzegorz. Szanowni Państwo, tytułem wstępu przypomnę, nazywam się Tomasz Frączek. Mam przyjemność obecnie zarządzać oddziałem szwajcarskiej firmy Ascom w Europie Środkowo-Wschodniej i w Rosji. Krótki wstęp. Firma Ascom działa na całym świecie. Jesteśmy liderem w zakresie dostarczania rozwiązań do służby zdrowia już od wielu lat. Europa Środkowo-Wschodnia, Europa, Stany Zjednoczone, Daleki Bliski Wschód. Wszędzie tam Państwo możecie nasze rozwiązania znaleźć. W tym w Polsce już w ponad 50 szpitalach takie rozwiązanie posiadamy. To tyle tytułem wstępu, przejdźmy do merytoryki. Proszę Państwa, przez ostatnie 12 miesięcy jako Ascom wraz z naszymi partnerami odbyliśmy ponad 100 spotkań roboczych w szpitalach w Europie Środkowo-Wschodniej, z czego około 40 w Polsce. I spotkania dotyczyły właśnie bardzo istotnego i wrażliwego obszaru z punktu widzenia szpitali, a mianowicie intensywnej terapii i bloków operacyjnych. Staraliśmy się zweryfikować poziom ucyfrowienia i automatyzacji pracy właśnie w tym obszarze. To, co Państwo widzicie, to jest większość dokumentów, tak wygląda i na takich właśnie dokumentach w tej chwili pracuje personel medyczny, lekarze, anestezjolodzy, personel pielęgniarski w zakresie bloków i ojomów. Pomimo tego, że od już dobrych kilku lat mamy w Polsce w pewnym dużym stopniu ucyfrowienie szpitali, i ponad 90% szpitali posiada systemy HIS-owe, nadal w zakresie intensywnej terapii, w zakresie bloku operacyjnego posługujemy się dokumentacją papierową. Jakie są konsekwencje stosowania tej dokumentacji? O tym już wspomniała Ula podczas wstępu i o tym mówił profesor w trakcie swojego jakby tutaj wystąpienia. Ja tylko może potwierdzę, bo to są dane bardzo, bardzo istotne. W zakresie badań, które były przeprowadzone w Europie Zachodniej, wskazano, że ponad 37 minut każda pielęgniarka poświęca dziennie na dokumentację papierową. Ja powiem Państwu, że z naszych doświadczeń i spotkań wynika, że w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej jest to ponad 2 razy więcej. Konsekwencją tej dokumentacji papierowej jest również duża ilość zdarzeń niepożądanych oraz duża ilość błędów w transkrypcji zarówno parametrów życiowych, jak i zleceń lekarskich. Są to sytuacje, które powodują z jednej strony duże koszty dla szpitala, z drugiej strony oczywiście kwestie zdrowotne i kwestie bezpieczeństwa pacjenta. Biorąc pod uwagę okres troszkę pandemiczny i braki w personelu, które na pewno w najbliższych latach nie poprawią się, mamy sytuację, w której
doszliśmy do pewnej ściany, to znaczy wymagania prawne stawiane szpitalom są takie, że muszą tworzyć dokumentację elektroniczną, a z drugiej strony czasami brakuje tych narzędzi, za pomocą których ta dokumentacja może być tworzona. No i w konsekwencji właśnie mamy taką sytuację, kiedy pomimo systemów HIS-owych szpitale nadal używają w zakresie intensywnej terapii dokumentacji papierowej. Proszę Państwa, dlaczego tak się dzieje? Bo te wyniki troszkę dla nas nie były oczywiście zaskoczeniem. One może w pewnych zakresach przekroczyły badania, które były przeprowadzone jakiś czas temu w Europie Zachodniej, natomiast jakby nie były zaskoczeniem. W wielu jednostkach systemy używane do komunikacji, do dokumentacji są systemy klasy HIS. I teraz bardzo ważne jest to, że są to systemy, które świetnie zdają sobie radę w zakresie typowych oddziałów łóżkowych, czy w zakresie rozliczeń z NFZ-em i tak dalej, ale w zakresie klinicznym nie zawsze tak się dzieje. Proces leczenia pacjenta w oddziale intensywnej terapii jest bardzo różny, jak Państwo wiecie, od sposobu leczenia pacjenta na oddziale typowym oddziale łóżkowym. Ten okrąg, który Państwo widzicie, czyli diagnoza, zlecenia, wykonania w zakresie intensywnej po prostu dużo częściej dziennie się obraca i jak gdyby zmiana zlecenia czy zmiana parametrów podawanych infuzji i tak dalej jest bardzo, bardzo częsta. To powoduje, że szpitale i personel medyczny bardzo jasno wskazuje, że wykonywanie tego typu zadań i ich dokumentacja w typowych systemach HIS-owych jest bardzo trudna. Stąd też niestety wracają do dokumentacji papierowej albo tworzą dokumentację podwójną wręcz, czyli tworzą dokumentację papierową w zakresie pracy codziennej, a następnie na koniec dnia część tych danych jest przypisywana do systemu HIS czy do innych systemów. Proszę Państwa, to powoduje ogrom błędów, to powoduje niekompletność danych, to powoduje po prostu marnotrawstwo czasu. I teraz pytanie oczywiście, czy jest rozwiązanie? Tu już profesor wspomniał, tak, jest takie rozwiązanie i są do tego dedykowane systemy właśnie CIS-owe. Czym jest CIS tak naprawdę? Clinical Information System. Jest to system, który pracuje w obszarze intensywnej terapii, blok operacyjny i oddziały intensywnej terapii, czyli oddziały i dla dorosłych, neonatologiczne i tak dalej. Jest to system, który służy jako wsparcie i narzędzie pracy dla lekarza anestezjologa i personelu w oddziałach intensywnej terapii. Jakie są trzy główne elementy pracy i działania takiego systemu? Pierwszym jest to, o czym mówili moi poprzednicy, czyli integracja z aparaturą medyczną. Jest to klucz do pozyskiwania danych, dobrych, właściwych danych z aparatury medycznej, a następnie ich wizualizacja i przesyłanie alarmów oraz wsparcia pierwszych decyzji klinicznych podejmowanych przez lekarzy. Czyli chodzi o to, żeby zbierając dane z różnych urządzeń, żebyśmy mogli tworzyć, nie tylko używać alarmów generowanych przez te urządzenia, ale również tworzyć własne alarmy w oparciu o zestaw parametrów z różnych urządzeń medycznych. I teraz mówiąc o tej integracji, tu warto wspomnieć, mówimy o integracji nie tylko z monitorami, respiratorami, hemofiltracją, ale mówimy oczywiście o inkubatorach, mówimy o ECMO i całym szeregu gazometrii, całym szeregu urządzeń, które połączone dane w jeden strumień powodują dopiero właściwe możliwość właściwego podjęcia decyzji przez lekarza i właściwej diagnozy. Następnie te dane, które są zgromadzone w systemie klinicznym, są w pewien sposób obrabiane, czyli krótko mówiąc, możemy automatycznie liczyć bilanse płynów, możemy obserwować i przeliczać infuzje, dializy, możemy uprościć proces leczenia czy automatyzować scoringi. Krótko mówiąc, staramy się poprzez odpowiednie interfejsy czy odpowiednią obróbkę tych danych jak najbardziej uprościć pracę lekarza czy personelu pielęgniarskiego, krótko mówiąc, żeby byli w stanie zająć się bardziej pacjentem, a nie wpisywaniem danych do kartki papieru. I oczywiście ostatnim aspektem jest ta digitalizacja. Krótko mówiąc, parametry zebrane i zautomatyzowane pewne procesy powodują, że powstaje dobra, właściwa, cyfrowa dokumentacja, która pozwala nam te dane wykorzystać w bardzo, bardzo różny sposób do predykcji zachorowań,
pozwala tworzyć automatyczne, w pewnym sensie, przyjęcia, wypisy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko razem powoduje, że praca w oddziale intensywnej terapii zmienia się w taki sposób, że personel rzeczywiście jest skupiony na podejmowaniu decyzji klinicznych i leczeniu pacjenta, a nie wpisywaniu danych do dokumentacji. Jakie są efekty wdrożenia? Też profesor o tym wspomniał, ale proszę Państwa, to są twarde dane, tak? O ile wcześniej wspominałem, że średnio około 37 minut personel pielęgniarski potrzebuje na dokumentację, po wprowadzeniu systemu CIS-owego to jest około 3 minuty. To samo dotyczy ilości błędów, ilości zdarzeń niepożądanych przy błędnych zleceniach lekarskich. Te dane są oczywiście dostępne w publikacjach, które poniżej są zapisane. Te dane jasno wskazują nasze wdrożenia, że te wyniki są rzeczywiście osiągalne, czyli bardzo mocno możemy uprościć procesy, zautomatyzować te procesy poprzez zastosowanie odpowiednich systemów. Warto też wspomnieć, że systemy klasy CIS są to systemy takie dziedzinowe. To nie jest konkurencja dla systemów HIS. Systemy HIS-owe są, były i będą w szpitalu jako nadrzędne systemy pracujące w całym szpitalu. Natomiast, tak jak Państwo pewnie macie RIS-y, PAKS-y, LIS-y itd., itd., tak w obszarze intensywnej terapii takim systemem, który właśnie wspiera pracę personelu klinicznego, jest system CIS. I teraz, co taki system CIS, nazwijmy to, musi mieć w sobie, żeby spełniał swoje zadanie? Cztery podstawowe, kluczowe elementy. To, o czym też wspomniał już wcześniej Tomek i Grzegorz. System musi być otwarty. Otwarty na urządzenia, które są już dzisiaj dostępne na rynku, tak żeby można było odbierać jak największą ilość danych z jak największej ilości urządzeń, ale również otwarty z punktu widzenia szybkości dopisywania kolejnych urządzeń do integracji. W naszym przypadku możemy powiedzieć, że jesteśmy w stanie dostarczyć natychmiast nowy sterownik do nowego typu urządzeń, jeżeli wchodzimy na przykład na nowy rynek, tak żeby lokalnych wendorów również można było obsłużyć. System musi być modułowy. Modułowość polega na tym, żeby można było dostarczyć do szpitala wdrożyć system, który jest rzeczywiście potrzebny w odpowiednich zakresach. To znaczy, jeżeli szpital nie potrzebuje systemu na przykład na blok operacyjny albo posiada już pewne rozwiązania inne zaimplementowanie w systemie HIS, nie musimy dostarczać pełnego, dużego, kompletnego systemu, tylko staramy się wypełnić luki, które istnieją w istniejących systemach, tak, żeby można było w łatwiejszy sposób zarządzać tym pracą na intensywnej i bloku. Modułowość polega też na tym, żeby można było takie wdrożenie rozłożyć w czasie, ponieważ jest to system kliniczny, jest to system klasy MDD, czyli jest to tak naprawdę oprogramowanie medyczne. Cały proces wdrożenia jest powolny, ale bardzo skuteczny z punktu widzenia działania i zgodnie z prawem. Czyli krótko mówiąc, musimy bardzo jasno sobie określić, jak to wdrożenie ma wyglądać, z jakim sprzętem się integrujemy i jak to dalej ma pracować. Bardzo ważną kwestią jest to, że system musi być dopasowany. Dopasowany oznacza, że to my się dopasowujemy do personelu i do jego wymagań, a nie personel musi się dopasować do naszego systemu. To znaczy formularze, interfejsy, sposób pracy musi w jakimś sensie odzwierciedlać potrzeby użytkownika. A każdy szpital, a tym bardziej każdy oddział w szpitalu jest inny, więc to dopasowanie musi być bardzo, bardzo spersonalizowane. I to jest klucz tak naprawdę każdego wdrożenia. Im bardziej system jest dopasowany, tym częściej potem jest rzeczywiście używany do pracy. Ostatnim aspektem jest integrowalność. Integrowalność polega na integracji z innymi systemami zewnętrznymi w szpitalu. Nie jest możliwe, żeby system CIS działał niezależnie jako wyspa, czyli integrujemy się zarówno z systemami klasy HIS, jak i z systemami klasy LIS, RIS itd., itd., apteka, laboratorium. Jest to klucz do tego, żeby w tym całym procesie i ekosystemie szpitalnym intensywna terapia i blok rzeczywiście mogły pracować w sposób zharmonizowany. Powiem Państwu teraz o dwóch wdrożeniach, bardzo, bardzo krótko. Jednym z Barcelony, z Hiszpanii, drugim troszkę bliżej z Bukaresztu.
a zaraz po mnie Iza powie o naszym proof of concept w Polsce. Proszę Państwa, jest to szpital dziecięcy, gdzie wykonaliśmy integrację, wykonaliśmy wdrożenie systemu CIS-owego w trzech etapach. Na początku wykonaliśmy integrację z aparaturą medyczną i zwizualizowaliśmy alarmy i wszystkie dane, które odbieraliśmy. I tak jak wspomniałem, ta otwartość, ta neutralność na różnych producentów jest tutaj bardzo kluczowa. W etapie drugim wdrożyliśmy już kompletny system automatyzacji pracy, zintegrowaliśmy się z systemem HIS-owym i apteką, z innymi systemami dziedzinowymi oraz personalizowaliśmy interfejsy, formularze i tak dalej, żeby można było w oparciu o nasz system sprawnie pracować. Na podstawie tego wdrożenia całego jest bardzo, bardzo ciekawy film nagrany, w jaki sposób praca została, sposób pracy został zmieniony na tym oddziale intensywnej terapii. I w etapie trzecim, rok temu, zrobiliśmy to samo, co w oddziale intensywnej terapii, tylko na bloku operacyjnym, czyli na 8 salach operacyjnych wdrożyliśmy pełną integrację z sprzętem medycznym, ze sterylizacją i również dopasowaliśmy wszystkie interfejsy do szpitala. Dzisiaj szpital pracuje w zakresie intensywnej terapii i bloku w sposób automatyczny oraz tworzy pełną cyfrową dokumentację elektroniczną. Troszkę bliżej nas, czyli Rumunia, Bukareszt, szpital Marie Curie. Dla tych z Państwa ciekawostka, którzy może nie wiedzą, szpital Marie Curie w Bukareszcie powstał jako w pewnym sensie dar narodu polskiego dla narodu rumuńskiego w latach 90. Dla mnie to też była ciekawostka, bo o tym nie wiedziałem. Natomiast takie sytuacje się zdarzały, jak widać. Jeśli chodzi o ten szpital, w tym szpitalu rozpoczęliśmy w roku 2019 również od integracji z aparaturą i wizualizacji. Zazwyczaj ten pierwszy krok jest kluczowy, czyli integracja i pozyskanie danych, dobrych, prawdziwych danych klinicznych z urządzeń medycznych. I tu mówimy właśnie o rzeczywiście pełnym spektrum różnych urządzeń, do których się podłączyliśmy. W drugim etapie, który zakończył się kilka miesięcy temu, tak naprawdę 2 miesiące temu, wdrożyliśmy moduły infuzji, moduły bilansu płynów i system klinicznego wsparcia decyzji dla lekarzy. Krótko mówiąc, ta modułowość pozwala nam krok po kroku, nie rewolucją, a ewolucją, wprowadzać kolejne moduły w taki sposób, żeby nie zaburzać pracy oddziału. Jest to kluczowe, jest to po prostu kluczowe, żeby w odpowiedni sposób takie wdrożenie przeprowadzać. I wplanowane jest w roku oczywiście 2022 wdrożenie pełnego już systemu na oddziale OIT, zlecenia, wykonania, karty, formularze i tak dalej. Proszę Państwa, taki proces wdrożenia takiego systemu trwa zazwyczaj około 2 lat, tak? Jeżeli mówimy o bloku operacyjnym, to nawet 3. Proces jest rozciągnięty w czasie, ponieważ oddział musi pracować. Personelu nie ma dużo, jest bardzo dużo pracy, w związku z czym proces wdrożenia jest rozłożony w czasie, ale mogę Państwu tylko powiedzieć, że w tych wdrożeniach, których mieliśmy, czy w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, wszystkie zakończyły się sukcesem i mogę Państwa, jeśli będzie taka potrzeba, zabrać gdzieś do klienta i pokazać, jak to działa. Z mojej strony to wszystko. Oddaję głos Izie. Dzień dobry jeszcze raz. Izabela Kawka, firma Maxto. W firmie Maxto zajmuję stanowisko dyrektora działu healthcare'owego, który w zasadzie jest dosyć stosunkowo nowym działem w naszej firmie i powstał na potrzeby realizacji projektu, w którym braliśmy udział, projekt TOPSOR, który zrealizowaliśmy w 232 szpitalach w całej Polsce na oddziałach SOR-u, gdzie celem tego projektu było w zasadzie wdrożenie jednolitego systemu triażowego pacjenta razem z jednolitym systemem kolejkowym. Wracając jakby do głównego tematu naszego dzisiejszego spotkania, doskonale Państwo wiecie i moi przedmówcy powiedzieli o tym, że oprócz sprzętu medycznego mogącego być podłączonego do systemu CIS-owego, czyli w nowoczesny sposób, ważna, musimy zacząć od infrastruktury IT, bez której w zasadzie systemy kliniczne i w ogóle żadne systemy dziedzinowe, które Państwo wprowadzacie do swoich systemów, do swoich szpitali, nie mogą zaistnieć i nie mogą być wdrożone. Przede wszystkim sieć ethernetowa, która powinna być poprowadzona
Nie każdy oddział intensywnej terapii, bo my wiemy, my odwiedzamy szpitale, nie każdy jeszcze ją posiada, albo posiada ją w ograniczony sposób wdrożoną. Więc jeśli są modernizacje sieci internetowej w Państwa szpitalach, to zachęcamy do tego, żeby oddział intensywnej terapii czy blok operacyjny również był modernizowany. Oprogramowanie system CIS działa w formie tak zwanego oprogramowania klient-serwer, także ważne jest, żeby w infrastrukturze informatycznej szpitala znalazło się tak zwane miejsce na serwer, który będzie serwerem dedykowanym do tego systemu. Ten serwer nie wymaga, to nie jest serwer o jakichś przepotężnych procesorach i pamięci. Minimalne wymagania dla już dużej instalacji systemu CIS-owego powyżej nawet 40 łóżek intensywnych to jest procesor i5, 8 giga RAM pamięci, dysk 120-gigowy, żeby zapisywać te dane, które są wytwarzane w poszczególnych modułach. Sieć, podłączenie do sieci i licencję Windows Server, licencję SQL, ponieważ system Ascoma działa w oparciu o Windows, więc ważne jest, żeby tutaj ta baza danych była SQL-owa. Oczywiście access point do uruchomienia aplikacji mobilnej na telefonach, jeśli Państwo będziecie się decydowali i możemy jeszcze poprawić komunikację w obrębie oddziału intensywnej terapii, wdrażając dedykowaną telefonię dektową. I tutaj oczywiście współpracujemy również z firmą Ascom, która taką telefonię dektową wdraża. Być może niektórzy z Państwa używają jej również w swoich szpitalach, ponieważ firma Ascom oprócz systemu klinicznego wdraża również systemy tak zwane telecare, czyli same systemy przywoławcze dla szpitali. Chciałam się skupić teraz na tym, co zrobiliśmy podczas naszego OCA, który mieliśmy okazję wykonać w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Bydgoszczy. Testy systemu klinicznego rozpoczęły się w lipcu w 2020 roku i w zasadzie cały system, który został tam wdrożony, to właśnie to, o czym mówił Tomek, to jeden z modułów. Moduł integracyjny, tak zwany moduł Smart Central. Wykonaliśmy tam integrację kardiomonitorów firmy Mindray, pomp infuzyjnych firmy Fresenius. Do tego wdrożyliśmy telefonię Wi-Fi na telefonach firmy Ascom Myco 3. I do tego zintegrowaliśmy kamery IP firmy Novus do aplikacji Smart Central, aby wszystkie te parametry z kardiomonitorów, z pomp infuzyjnych zostały, że tak powiem, zaprezentowane w jednej aplikacji, żeby lekarze i pielęgniarki mieli jeden punkt centralny, w którym będą mogli te parametry podglądać. Ciekawą rzeczą, która się wydarzyła już jakby w trakcie nawet wdrożenia systemów TOPSOR-owych, my mówimy tutaj o oddziale intensywnej terapii, a my już zaczynamy też rozmawiać przy współpracy z obecnymi tutaj firmami na temat oddziałów SOR-owych, gdzie Państwo często są łóżka intensywnej terapii lub wzmożonego nadzoru. Również kierownicy SOR-ów zastanawiają się nad wdrożeniem, żeby poprawić proces opieki nad pacjentem na SOR-ze. To taka ciekawostka, która w trakcie, że tak powiem, tego wdrożenia TOPSOR-u wyszła z zapotrzebowania tak naprawdę samych kierowników SOR-u. Chciałam teraz pokazać jakby aplikację i widok aplikacji, która została wdrożona w szpitalu zakaźnym w Bydgoszczy. Widzicie tutaj Państwo tak naprawdę stany tego obecnie, co było podawane pacjentowi przy danym łóżku, tak, przez pompy infuzyjnej, które leki obecnie były podawane pacjentowi. Mamy tutaj zakresy godzinowe, interwały minutowe, czyli klikając w poszczególne tutaj schematy i bloki, będziemy mogli przeklikiwać wartości i zmieniające się parametry podawanych leków pacjentowi. Dodatkowo, tak jak wspomniałam, w jednej aplikacji został zintegrowany widok z kamer, które są zainstalowane na oddziale intensywnej terapii i
Oczywiście zbiorcze widoki też w zależności od podglądu, jak po prostu przeklikujemy całą tą aplikację Smart Central. Doświadczenia z POC-a były takie, że w zasadzie POC rozpoczął się w trudnym etapie kolejnej fali koronawirusa i został wykorzystany w zasadzie do tego, żeby odciążyć personel, który jakby ilość podejść do pacjenta zmniejszyła się z racji tego, że podstawowe parametry jak kardiomonitor, pompy infuzyjne były właśnie widoczne w jednej aplikacji. Po mojej takiej krótkiej prezentacji chciałabym Państwu puścić krótki filmik, który nagraliśmy na oddziale intensywnej terapii. Ordynator Przemysław Sąkowski, który niestety nie mógł dzisiaj być z nami, podzieli się w zasadzie bezpośrednio w tym filmiku swoimi doświadczeniami. Co jeszcze chciałam powiedzieć, my tak naprawdę te doświadczenia POC-owe mamy trochę większe, w kilku innych szpitalach również pracujemy nad tym, żeby uruchomić taki system i zmieniliśmy trochę podejście, jakby nie chcemy już angażować również zespołu IT tak bardzo, czyli jakby próbujemy wdrażać to w taki sposób, żeby infrastrukturę dostarczać preinstalowaną na dedykowanym serwerze, żeby nie było sytuacji, kiedy Państwa zespół IT jest jeszcze dodatkowo angażowany, że robimy to w zasadzie przy dużej współpracy z oddziałem intensywnej terapii. Jedyną rzecz, którą potrzebujemy, no to jakieś łącze internetowe i przedział po prostu adresu IP, bo te wdrożenia w taki sposób robione są najbardziej wydajne, nie angażują zbyt wielu, że tak powiem, osób w szpitalu, więc naprawdę możemy się w sumie skupić najbardziej na tej informacji klinicznej, którą Państwo, nasi klienci, potencjalni lekarze chcą przetestować. Poproszę teraz o przełożenie, puszczenie tego filmiku. Dzień dobry Państwu, nazywam się Przemysław Słomkowski, jestem kierownikiem Regionalnego Centrum Pozaustrojowych Technik Wspomagania Czynności Wątroby z oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii przy Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy. Idea powstania tego oddziału sięga 2015 roku. Udało się go otworzyć na koniec marca 2020, co zbiegło się z rozwinięciem się pandemii koronawirusa. I ten fakt spowodował, że oddział nasz był obłożony w 100% oraz no wymagało to dużej izolacji chorych od personelu, co jakby wymuszało na nas tworzenie rozwiązań, które dawałyby nam zdalny podgląd na pacjentów. No, oddział nasz posiada 4 łóżka, w tym jedno stanowisko stanowi izolatka z podciśnieniem, także no, jest ona w pełni przystosowana do pacjentów wysoko zakaźnych. Jako że interesuje się rozwiązaniami cyfrowymi w intensywnej terapii, moją uwagę kilka lat temu na jednej z konferencji anestezjologicznych przykuło rozwiązanie firmy Ascom, a dokładnie rozwiązanie mobilne pod postacią takiego telefonu, który jest zintegrowany z systemem scalającym dane z różnych urządzeń medycznych rozmieszczonych w intensywnej terapii i monitorujących stan pacjentów. Ten system, jak później udało mi się ustalić, to jest integracyjny DigiStat Smart Central. Jest to system, który zbudowany jest na zasadzie klient-serwer, czyli mamy oprogramowanie umieszczone w serwerowni,
do którego przyłączone są w różnych miejscach szpitala komputery będące klientami, które prezentują nam wszystkie dane ze wszystkich urządzeń, które są pod system podpięte na jednym monitorze w sposób zwarty i przejrzysty. Dodatkowo wszystkie dane łącznie z podglądem wideo możemy monitorować za pomocą urządzenia Myco 3, czyli takiego urządzenia mobilnego, które jakby daje nam dużą dozę swobody. Możemy podejść do innych chorych na inny oddział, a jednak nie tracimy monitorowania naszych chorych. Jak już wspomniałem, system ten integruje nam dane z różnych urządzeń medycznych, jak respiratory, pompy infuzyjne, urządzenia do ciągłej terapii nerkozastępczej, jak też inne monitory monitorujące stan pacjenta. Integruje nam do jednego ekranu, na którym możemy sobie skonfigurować to, co ma się nam w danej chwili wyświetlać. Czyli na przykład, dajmy na to, mamy stały podgląd wideo na tego pacjenta albo na wszystkich chorych. Natomiast jeżeli na którymś ze stanowisk, na przykład parametr, dajmy na to ciśnienie, będzie różne od założonych alarmów, pojawi się komunikat, że jest błąd na tym stanowisku i powinniśmy zwrócić na to uwagę. My jesteśmy aktualnie na etapie testowania tego systemu. Powstał on dzięki dobrej woli zarówno personelu, który czynnie uczestniczył w tworzeniu tego rozwiązania, jak też i inżynierów z firmy Ascom oraz przy współudziale pracowników technicznych naszego szpitala. Uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, które szczególnie dobrze wpina się jakby w nasz taki, w naszą rzeczywistość odnośnie pandemii koronawirusa, co umożliwia po prostu bardziej zdalne monitorowanie tych wszystkich parametrów. Dziękuję Państwu za uwagę. I wracając, jakby podsumowując to, co wydarzyło się w szpitalu zakaźnym, oczywiście czas był szczególny. Zresztą za chwilę, obyśmy nie mieli tej czwartej fali. Na razie dzisiaj przeczytałam gdzieś w mediach, że jesteśmy zieloną wyspą. Miejmy nadzieję, że zostaniemy ją jak najdłużej. Ale oczywiście to rozwiązanie wpisało się w ten trudny czas epidemii. Natomiast my widzimy jakby zastosowanie nie tylko w tym czasie, tylko generalnie dla usprawnienia tego procesu. I tak jak koledzy powiedzieli, to jest rozwiązanie, które jest według mojej oceny, ale podejrzewam, że koledzy również się z tym zgodzą, jakby kolejnym etapem ucyfrowienia i tak naprawdę usprawnienia procesu opieki nad pacjentem, zwiększenia bezpieczeństwa nie tylko pacjenta, ale również państwa pracy i polepszenie jakby warunków pracy na dosyć trudnych oddziałach, jakie są oddziały OIT czy bloki operacyjne. I z pewnością zawsze padają takie pytania, że to są ciężkie systemy, trudne do wdrożenia. Rzeczywiście, to nie jest łatwe, ale to, co powiedział Tomek Frączek, to są systemy modułowe. Tak naprawdę za każdym razem rozmawiamy z naszymi potencjalnymi klientami do wdrożenia, żeby wdrażać optymalne rozwiązanie do Państwa potrzeb. Nic nad wyrost, nic więcej niż tego, co potrzebujecie. I tak jest, i teraz nowoczesne systemy kliniczne właśnie w taki sposób powstają w porozumieniu z personelem i w zakresie takim, żeby odpowiadały potrzebom państwa i tak naprawdę procesowi
w jaki sposób Państwa oddziału pracują. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. W takim razie delikatnie przeciągnęliśmy czas dzisiejszego webinaru, ale i tak bardzo, bardzo tutaj pilnowaliśmy czasu. Mamy 5 po 12. Jeśli mają Państwo pytania dodatkowe do naszych prelegentów, to jak najbardziej bardzo proszę je zadać. Materiały pokonferencyjne wraz z nagraniem dzisiejszego spotkania otrzymają Państwo maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych, a także będą tam wszystkie kontakty do naszych dzisiejszych gości, aby mogli Państwo dopytać o jeszcze nurtujące kwestie. Więc ode mnie tyle. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję w imieniu Polskiej Federacji Szpitali i mam nadzieję do zobaczenia na kolejnych naszych wydarzeniach. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy. Dziękuję również. Do zobaczenia.